Kobiety zdradzają tak samo często jak mężczyźni, tylko mówią o tym dużo mniej i złapać je jest trudniej. Ale kobiety zdradzają z jednego prostego powodu. Z powodu miłości. Z miłości, bo w kobiecej zdradzie zazwyczaj nie chodzi o seks. Nie chodzi o sam akt wsadzenia. Chodzi o teatr, który go poprzedza. Bo zdrada to tęsknota za tym, jak było kiedyś. Chodzi o tęsknotę za intensywnością. Chodzi o tęsknotę, aby poczuć, że się żyje. Kobieta dopuszcza się zdrady, gdy czuje się niekochana, niezauważona, niedoceniana. Tak naprawdę romans czy zdrada to sygnał ostrzegawczy, jak syrena w elektrowni atomowej tuż przed wybuchem. Jest oznaką głębszej choroby. Bardzo dużo mówi o kondycji związku, w którym jest kobieta dopuszczająca się tej zdrady. Romans bierze się z deficytów, które wyrabialiśmy w sobie latami. Zaczyna się znacznie wcześniej, od dojebek, od przemocy psychicznej, od olewania tej drugiej osoby, od pogardy. Romans wreszcie bierze się z za wysoko zawieszonej poprzeczki, bo na początku relacji mężczyzna dawał kobiecie wszystko, a po latach o wszystko to, co najwyżej ma do niej pretensje i niczego w niej nie docenia, a tylko ją eksploatuje i wykorzystuje. Kobiety zdradzają z miłości, z tej cholernej chęci bycia znów przez kogoś zauważoną, pożądaną i pokochaną. I żeby było jasne, nie pochwalam zdrady. Staram się tylko wyjaśnić ci, że kobieta, która czuje się poniżana, niedoceniona i niekochana, prędzej czy później kopnie cię w tyłek. Zrobi to, bo będzie chciała choć przez chwilę przy kimś znów być szczęśliwa. I zapamiętaj jeszcze jedno. Szczęśliwi ludzie nie zdradzają. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zaobserwuj mój profil.